Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, ale jeżeli chodzi o wypowiedź już konkretną dotyczącą spotkań, to były dwa spotkania z Panem Ministrem Gospodarki i Panem Wicepremierem Piechocińskim. A Pan mówił o jednym. Jeszcze dopytam się odnośnie sukcesów Pana Prezesa Romana Łoja. W zeszłym tygodniu ukazał się artykuł w Trybunie Górniczej, gdzie Pan Łoj wypowiada się. Nie są to sukcesy Romana Łoja, lecz całego zarządu spółki. To pionierski program emisji obligacji za 1 mld zł, do którego naszym śladem przymierza się kompania węglowa. Ja mam takie pytanie. Na co ten 1 mld zł został przeznaczony? Jakie zostały poczynione inwestycje, szczególnie inwestycje dotyczące produkcji, czyli na dole? I ja bym bardzo prosił też również o odpowiedź dotyczącą tego 1 mld zł na piśmie. Dziękuję.